uroczystych obchodów ustanowienia sakramentu kapłaństwa przywołujemy pamięć o chwalebnej posłudze pokoleń duchownych, którzy zapisali piękną kartę w dziejach naszego oręża i jego najnowszej historii. Z okazji ustanowienia sakramentu kapłaństwa, a także zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, składam ekscelencji oraz wszystkim kapelanom serdeczne życzenia wielu łask Bożych, dobrego zdrowia, powodzenia w realizacji ewangelicznych i społecznych celów oraz wszelkiej pomyślności w pełnieniu duszpasterskiej misji w służbie Bogu i Kościołowi. W imieniu żołnierzy, pracowników dowództwa garnizonu Warszawa z wyrazami szacunku pułkownik Robert Głąb. Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Te słowa opisują ustanowienie Eucharystii. Ale przecież dla nas te słowa są wciąż żywe. Bo Jezus posyła swoich kapłanów i mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Ta nasza świątynia, nasz wieczernik wypełnia się w każdą niedzielę, święta, ale także i zwykłe dni, powszednie. Tymi, którzy chcą słuchać, chcą być świadkami i uczestnikami Eucharystii. A dzień dzisiejszy, oprócz refleksji o kapłaństwie, jest także dniem szczególnej refleksji na temat Eucharystii. Warto sobie dzisiaj, w ten wieczór, postawić dwa zasadnicze pytania. Dlaczego w niedzielę i święta biorę udział we mszy świętej? Czego oczekuję i co chcę przez to osiągnąć? Bracia i siostry, uzyskanie odpowiedzi na te pytania, usystematyzowanie wiedzy na ten temat jest nam bardzo potrzebne. Dziś bowiem nie wystarczy wierzyć, nie wystarczy praktykować, modlić się i chodzić na mszę, ale trzeba uzasadnić swój wybór. Trzeba wyjaśnić tym, którzy pytają, dlaczego ty to robisz? Bracia i siostry, potrzebne są nam argumenty w spotkaniu i w rozmowie z tymi, którzy nie mają złej woli, ale oni nie rozumieją Eucharystii. I czasem się słyszy, przecież mogę pójść na spacer do lasu i też się tam pomodlić. Ale jednak Eucharystia ma niezwykłą cenę. Dlatego, moi drodzy, warto sobie to pytanie postawić. Czym jest Eucharystia? I poszukać na nie odpowiedzi. Otóż, moi drodzy, Eucharystia jest najważniejszym znakiem komunii człowieka z Bogiem. Jezus powiedział, nie zostawię was samymi. Został pośród nas w Eucharystii, w sytuacjach nieraz skrajnie trudnych, kiedy czytamy literaturę obozową, możemy dowiedzieć się, że w takich warunkach kapłan sprawował Eucharystię i roznosił komunię, chleb życia, po to, by wlać nadzieję i umocnić tych osadzonych i zgnębionych. Eucharystia to znak komunii człowieka z Bogiem. Ale moi drodzy, Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego.
Pan Jezus powiedział, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Nie będzie miał, ale ma życie wieczne. I dlatego, moi drodzy, ilekroć odprawiam pogrzeby żołnierzy, oficerów, generałów, mogę powiedzieć, panie generale, panie pułkowniku, do zobaczenia, bo on żyje, bo on żył Eucharystią. Jego życie się zmieniło, ale nie skończyło. I nawet wtedy jest nadzieja. Bracia i siostry, Eucharystia jest także znakiem komunii z bliźnimi. Pan Jezus powiedział, jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiarę. Bracia i siostry, to nie przypadek, że w naszych kościołach pod chórem znajdują się konfesjonały. Jeśli chcesz przystąpić do stołu Pańskiego, do Eucharystii, najpierw pojednaj się z Bogiem i bliźnimi. Jakże niezrozumiałe są zachowania ludzi wierzących w Chrystusa, ludzi, którzy wypełniają kościoły, ale nie podadzą sobie ręki na znak pokoju, zioną nienawiścią, kiedy Eucharystia to znak jedności z bliźnimi. Bracia i siostry, cieszę się, że w naszej świątyni te ręce się wyciągają na znak pokoju do każdej i do każdego. Że nie unikamy spojrzeń, że nie unikamy sąsiada, zmieniając ławkę. Bracia i siostry, to jest fenomen tej świątyni, że tu nie ma polityki i podziałów. Tu jest wspólnota, którą buduje Eucharystia. Dalej, czas Eucharystii jest czasem mówienia prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ja wiem, że trzeba mówić tę prawdę z miłością. Nie po to, by odrzucić, potępić, ale powiedzieć prawdę. To właśnie w Wieczerniku, jak słyszeliśmy, Jezus powiedział o tym, że Judasz go zdradził. To właśnie w tamtym świętym czasie powiedział Piotrowi, zanim kogut zapieje, po trzykroć się mnie wyprzesz. Moi drodzy, jeśli ksiądz, biskup mówi pod publiczkę, by mu brawa bili, mówi o nieobecnych albo do nieobecnych, to zdradza to miejsce Eucharystii. Bo to żaden prorok, co mu biją brawo. To jest miejsce mówienia prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dalej, moi drodzy, Eucharystia to czas słuchania Słowa Bożego i kształtowania sumień. Tak, moi drodzy, nie mamy złej woli, ale ileż to razy mówimy, według mnie, ja uważam, ja sądzę, a tymczasem te sądy są nie do końca poprawne. I z tego się bierze dramat. I dlatego, głosząc Słowo Boże, tu w czasie mszy, zadaniem
jest poruszyć sumienie i otworzyć oczy. Popatrz, ile krzywdy. Popatrz i pomyśl, czy byś chciał, żeby tak ktoś tobie czynił, jak ty czynisz. Z tego miejsca nie ma nakazów ani zakazów. Jest tylko posługa myślenia. Bo wiemy, że nawrócenie jest sprawą osobistą. Jak pięknie powiedział ksiądz Kajsiewicz, kapłan nawraca głowy, ale Bóg nawraca serca. Bo nawrócenie serca jest łaską. To musi być wola przyjęcia Bożej mądrości, by później za nią postępować. I wspomnę jeszcze jedno, jeden wymiar Eucharystii. Eucharystia jest szkołą wrażliwości i służby. Jezus umywa uczniom swoim nogi i mówi: czyńcie podobnie, dałem wam przykład. Bracia i siostry, jak jest już tradycją w naszej katedrze polowej, będę umywał nogi kombatantom, weteranom, powstańcom, żołnierzom, którzy dzisiaj liczą sobie 80 parę, 90, 90 parę lat. I moi drodzy, chcę przez ten znak w tym roku, tu z serca naszej diecezji polowej powiedzieć wszystkim: niech się nikt nie waży odtrącić żołnierza, który przelewał krew, który narażał swoje życie w obronie ojczyzny, który służył tej ojczyźnie, nie mając pojęcia o polityce. Dlatego, moi drodzy, ten znak umycia nóg kombatantom i weteranom jest wyraźnym znakiem, że jeśli my ich nie uszanujemy, to czy będą ich następcy? Kto tak myśli, to się bardzo myli. Bo szanowano powstańców, ale przecież Rzeczypospolita w 1918 roku wzięła w swe ramiona żołnierzy, którzy byli zaangażowani w armię pruską, rosyjską, austriacką, ale ich serca biły miłością do ojczyzny i oni przelewali krew za ojczyznę. Moi drodzy, Eucharystia jest szkołą wrażliwości. Tak, tutaj się uczymy tej wrażliwości, której nie brak w naszych chrześcijańskich domach. Jeśli ktoś porzuci dziecko, zdarza się. Jeśli ktoś wyrzuci matkę albo ojca na bruk, to o tym jest głośno w prasie. Ale ile jest takiej cichej miłości miłosiernej? Podziwiam. I zawsze Bogu dziękuję. Ale tego się uczymy tu, od Jezusa Eucharystycznego. Moi drodzy, to tylko niektóre wymiary Eucharystii. Ale warto sobie to uświadomić, że to jest niezwykła szkoła i warto świadomie uczestniczyć we mszy świętej i mieć odpowiedź, dlaczego jestem, po to, by innym otworzyć oczy. Patrz, ile tracisz. A jeśli gdzieś ci nie odpowiada to miejsce, poszukaj innego. Nigdy nie zapomnę słów Karola kardynała Wojtyły, biskupa krakowskiego, który powiedział o kolegiacie akademickiej: dobrze, że jest taki kościół, w którym mogą się modlić i znajdować drogę do Boga ci,
którzy je nie znajdują, którzy jej nie znajdują w swojej parafii. Zawsze Bogu dziękuję i cieszę się waszą obecnością, że tutaj ten udział w Eucharystii jest głęboki. Bez aplauzu, ale w zadumie i w ciszy, bo tylko wtedy przemieniają się nasze serca, bo tylko wtedy rośnie człowiek w człowieku z Bożą pomocą. Niech ta dzisiejsza Eucharystia będzie wielkim dziękczynieniem za kapłanów, którzy sprawują te święte tajemnice. I niech będzie wielkim dziękczynieniem za ten wielki dar, który nam zostawił nasz Pan Jezus Chrystus. Major Franciszek Żerański, pseudonim Don, lat 91, środowisko Armii Krajowej Mścisław, okręg Warszawa. Kapitan Henryk Gąsowski, pseudonim Kadet, lat 92, środowisko Armii Krajowej Mścisław, okręg Warszawa. Kapitan Zenon Polak, pseudonim Grab, lat 91, środowisko Armii Krajowej Mścisław, okręg Warszawa. Kapitan Zygmunt Miszczak, pseudonim Tadek, lat 91, środowisko Armii Krajowej Warszawa, okręg Warszawa. Tadeusz Olszewski, pseudonim Siwy, lat 94. Żołnierz 8. kompanii Kredy w Kolegiumce, obwód Wysokie Mazowieckie, okręg Armii Krajowej Białystok. Przez pomówienie. Porucznik Mieczysław Iwaszczyk, lat 94, środowisko Armii Krajowej Mścisław, okręg Warszawa. Bogu dziękować. Dzięki Bogu, że tak. Porucznik Henryk Wyszyński, pseudonim Grubel, lat 93, środowisko Armii Krajowej Mścisław, okręg Warszawa. Zawsze jak sprężyna, tutaj sprawny. Kapitan Jan Zalewski, pseudonim Muzyka, lat 82, żołnierz batalionu Armii Krajowej.